No siemanko Elson, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie testnet konsensysa ZK i VM. Problem w tym testnecie jest taki, że trzeba się na niego było zapisać już wcześniej. Ja również kręciłem to wideo jakieś 2 tygodnie temu, jednak no jeszcze wtedy mój adres nie był zweryfikowany, więc nie mogłem tego ukończyć. Więc dzisiaj po prostu zaczynam od zera. Dla tych, którzy się zapisali. Jeśli się nie zapisaliście, to będę miał dla was link, ale nie gwarantuję tego, że was zweryfikują na czas. Poza tym, ten testnet oczywiście nie będzie wymagał żadnego nakładu finansowego i jest on od firmy, która stworzyła MetaMaska. Więc oni tam siano mają i my w sumie przy naszych zabawach na ZK Synku również dawaliśmy tam grancy. To znaczy ja nie wiem, jakie grancy wy dawaliście, ale ja tam im wrzuciłem kilka dolarków, więc wydaje mi się, że jest to bardzo perspektywistyczny testnet. Perspektywistyczny? Może bardziej jest to testnet z potencjalnymi nagrodami, o tak go nazwijmy. Więc już nie przeciągając, oczywiście zapraszam na intro! Dobra, lecimy z tym. Tutaj mamy e-maile, które dostałem i tutaj dostaniecie taki pierwszy e-mail, że się zapisaliście. Zaraz wam podam stronę, gdzie możecie się zapisać i wtedy tutaj trzeba sobie stworzyć konto na ich stronie, Infura. Jak już stworzycie i wszystko będzie gitara, to później wam przyjdzie ten e-mail. Thank you for signing up i tutaj jest endpoint access consensus ZK EVM now available. I tutaj będziecie mogli sobie właśnie zalogować się, stworzyć ten endpoint. Później to dodajemy do naszego MetaMaska jako sieć i później tam wykonujemy różne zadania i to by było w sumie na tyle. Więc tutaj jest ta strona, na którą należy się zapisać najpierw, zanim cokolwiek zaczniecie. Ja chyba czekałem około 2 tygodni na potwierdzenie w ogóle tego mojego adresu, bo tutaj też również trzeba dać adres po prostu. I jak już mamy tutaj konto, mamy wszystko elegancko, to trzeba tu stworzyć właśnie ten klucz. Tworzymy sobie klucz w ten sposób, że wybieramy tutaj Web3 API, tutaj wpisujemy na przykład test create i proszę bardzo, stworzy nam się tutaj nasz API i tutaj mamy różne endpointy do różnych sieci i będziemy konkretnie potrzebować tutaj ten, który jest na samym dole. Później wbijamy sobie na dokumentację i musimy przygotować naszego MetaMaska właśnie pod tą całą akcję. Moment, ja muszę usunąć tą sieć. Tutaj mam sieć, którą muszę usunąć, ale nie mogę jej usunąć. Nie mam tutaj X-a. Jak to zrobić? Robić, Michał? Bardzo prosto, po prostu nie da się usunąć sieci, na której stoimy, więc zmieniamy sobie na którąkolwiek i później wciskamy tutaj X-a, delete. I teraz dajemy tutaj add network, ciach, najlepiej jak nam się to właśnie otworzy w drugim oknie, żeby nie było problemu z kopiowaniem. Wracamy na dokumentację i kopiujemy tutaj nazwa ciach. Jeśli chodzi o RPC, to tutaj jest właśnie informacja, że potrzebujemy ten nasz unikalny RPC. Więc wbijamy tutaj na tą stronę i kopiujemy sobie ten ostatni adres. Wklejamy ciach. Wklejamy go tutaj i później wklejamy całą resztę, czyli Chain ID, proszę bardzo, Currency Symbol, proszę bardzo i oczywiście adres Explorera, tutaj ciach, save. No i elegancko mamy już tutaj wszystko dodane, ja mam nawet tutaj jakieś środki, bo już bawiłem się wcześniej. Jak już macie wszystko dodane, to możemy wbijać tutaj i tutaj mamy taki bridge. Możecie sobie również skorzystać z tego kranika tutaj, wymintować sobie 10 USDC. Nie wiem, do czego to USDC jest, ale ja również sobie przebrydżowałem to na tą drugą stronę ZK EVM, tak w razie W. Tutaj zmieniamy sobie na Ethereum. Jeśli nie wiecie, skąd wziąć Ethereum na sieci testowej Gorli, to po prostu proszę stąd wyjść.
Nie no, żartuję. Wpisujemy tak, proof of work Ethereum faucet. Tak, dokładnie, i to jest tutaj o. Jeśli wpiszecie Gorli proof of work faucet, to jedną z pierwszych stron powinna być właśnie ta strona. I tutaj sobie kopiemy normalnie Ethereum na naszym komputerze. I wtedy to właśnie testowe Ethereum, nie próbujcie go wysyłać na Binance, bo no mi nie przechodziło, przynajmniej nie wiem czemu, ale mi nie przechodziło. I teraz będziemy sobie wysyłać właśnie to Ethereum tutaj z Gorli na ZK EVM, tylko musimy poczekać, aż nam się podświetli tutaj ten przycisk. Później zmieniamy nasze sieci oczywiście i wysyłamy te tokeny na tego ZK EVM. Confirm, zatwierdzamy na naszym MetaMasku i to potrwa około 15 minut. Jednak no ja już akurat na to nie będę czekał. Później wbijamy sobie tutaj. Ja już mam to wszystko zrobione. Chodzi o to, że tutaj w tym Infura RPC Endpoint musicie wkleić ten link, który macie tutaj. Tutaj jak weźmiecie ten link z samego dołu, ten właśnie tutaj, Consensus ZK EVM, trzeba go wkleić tutaj, później łączycie się waszym MetaMaskiem i ten Gorli ETH, on już musi tam być. Więc tutaj klikniecie sobie dwa razy i po prostu wam to zaakceptuje, później jest ten bridge. I no tutaj generalnie mam już wszystko zrobione, ale za to możemy sobie skorzystać z różnych dapsów, które są właśnie już zdeployowane, czyli są zrzucone na ten nowy blockchain. No i tak, MetaMaska to mamy, Infura tak samo, Truffle. Tutaj są jakieś różne narzędzia dla deweloperów. Ja tutaj próbowałem coś znaleźć tak, żeby to było takie dla nas, ale no nic konkretnego tutaj nie znalazłem przynajmniej. Także możemy uderzyć tutaj na tego Uniswapa i na Uniswapie możemy sobie porobić co? Właśnie. Możemy sobie porobić różne swapy. Tylko pamiętajcie, żeby łączyć się tutaj tą siecią Consensus. No i tak to elegancko wam tu może to śmigać. Na przykład lecimy 01. Zwrapujemy sobie to właśnie na tą sieć. Proszę bardzo, testujemy elegancko i niech to leci. Już mi tu potwierdziło tą jakie to jest szybkie normalnie. Jeśli sobie ściągnęliście to USDC z tamtego kranika, to może tu możemy też sobie jakiegoś USDC zeswapować. No, to jest bez sensu chyba, co ja tutaj robię, ale no może zróbmy to w ten sposób, nie wiem. Już namieszałem to, bo przed chwilą nagrywałem to samo wideo, tylko musiałem zacząć od początku po prostu, bo w pewnym momencie wyłączyłem nagrywanie i go nie włączyłem z powrotem. Więc tak jakby robię powtórkę i nie wiem, co już robiłem, a czego nie. Więc dobra, tutaj tego Uniswapa mamy chyba obskoczonego. Jeśli chodzi o tego Lensa, to ja na Lensie nie mogłem nic dla nas znaleźć. Lens cały czas mnie transferuje na mainnet. I tutaj mogę tylko sprawdzić, czy na przykład mam tego Lensa, się mogę tu połączyć, ale on mnie zmienia na Polygon i tutaj no niestety nie mam nic do sklejmowania, także lecimy dalej. Tutaj mamy Hop Protocol. Hop Protocol to jest bridge. No i to działa w sumie tak samo. Tu możemy wejść sobie na Gorli, na ZK EVM i przesłać tu sobie jeszcze trochę tego Ethereum. Zaraz mi zabraknie tego Ethereum, będę musiał sobie dokopać trochę. Tutaj trzeba poczekać chwilę, aż on przemyśli sprawę i nam podświetli w ogóle ten, o właśnie tak. Tak jak nam podświetli, to wtedy możemy to wysłać. Tutaj musimy zmienić te sieci, bo przed chwilą byliśmy na poligonie i wysyłamy to elegancko. I to również będzie tutaj lecieć około 15 minut, ale my nie musimy na to czekać i lecimy tutaj dalej na ten DEX Exchange. Ten DEX Exchange to jest taka dźwignia właśnie na tej nowej sieci, tylko działa to trochę dziwnie, bo musimy tutaj wejść. O, teraz już to nie ma tego już? Musicie pamiętać, żeby być połączeni tą siecią, właśnie tą, czyli tym konsensusem. I teraz właśnie może można tu zrobić jakiś depozyt taki, o, a tu żadnej odpowiedzi nie ma akurat, nie wiem, zrobimy refresh, znowu musimy wybrać tą dobrą parę, a bo ja mu trochę za dużo tego dawałem. W ten sposób. Depozyt. Wejdzie to, czy nie wejdzie? Bo mi wcześniej nie chciało wejść.
Teraz mam tutaj dwa potwierdzenia, widzę. Może się to uda w końcu. Tutaj widzicie, że Wam wyświetla ten balans na portfelu i tutaj ile jest zdeponowane, ale nic się tutaj nie wyświetla. Tutaj są USDC akurat. Jeśli byśmy chcieli jednego zdeponować, to się pewnie będzie dało, ale on się tutaj po prostu nie wyświetli. Też są dwa potwierdzenia do kliknięcia, ale ani Ethereum, ani ten USDC się nie wyświetla. Mam już potwierdzenie, a tu nic nie widać. No ale to nic, trudno. Dajmy sobie na przykład jakiś market order na to, żeby sprzedać tutaj trochę tego. I no niestety nie ma żadnej reakcji. Sieć jest dobra, para też jest dobra, ale tutaj nic nie działa. Jakbyśmy chcieli kupić, również nic nie działa, depozyt się nie pojawił, tutaj tak samo. Limit order, za $1 chcielibyśmy Ethereum kupić, nie? A za 3000 też nie. No to chyba nie, jak nas nie chcą puścić, to w sumie ja się nie będę kłócił. Tutaj jest więcej aplikacji, które mają się pojawić wkrótce, no ale tak jak mówiłem, jeśli nie zapisaliście się na ten pierwszy testnet, to nie będziecie mieli okazji tego stestować. Także ja Wam linki dam w opisie i wydaje mi się, że to jest właśnie ten formularz, na który się tutaj trzeba zapisać, tylko ja czekałem trochę, prawie 1,5 tygodnia właśnie na akceptację tego, żeby mi dali dostęp do tych beta testów, bo wcześniej jak to robiłem bez tego e-maila, to zatrzymywało mnie gdzieś to tutaj i dalej już mnie nie chciało puścić, dlatego właśnie nagrywam to wideo po raz trzeci albo i czwarty. Także jakby były tutaj jakieś problemy, to proszę pisać na support do Consensysa, bo ja generalnie tutaj nie uzgadniam żadnych reguł. A wszystko to, co wiem, to już Wam pokazywałem na wideo i życzę Wam powodzenia w testowaniu. Dajcie łapkę w górę i jakiś komentarz dla zasięgów, proszę Was. W sumie jakaś subskrypcja, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to by się również przydała. No i to by było na tyle. Siemanko, pozdrówki, yo!